Cześć wszystkim, witam Was ponownie na naszym kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z serii 1 element 5 stylizacji i głównym bohaterem będą białe spodnie, idealne teraz na wiosnę, na lato. Zapraszam do oglądania. W każdym odcinku z tej serii pokazuję Wam 5 różnych stylizacji z użyciem jednego elementu i dlatego w tym odcinku skupimy się na białych spodniach, pokażę Wam właśnie 5 stylizacji z użyciem tego elementu. Zacznijmy może od czegoś takiego bardzo klasycznego i prostego i nudziakowo-beżowego. Białe spodnie połączyłam z beżowym body, ono jest z Zary, z tego sezonu. Polecam Wam serdecznie, bo nosi się fantastycznie, jest wygodne i ja mam w 3 różnych kolorach, bo mam beżowe, białe oraz czarne. Do tego na ramiona zarzuciłam moją marynarkę, również z Zary. Ona jest lniano-bawełniana, bardzo przyjemna, stonowana, idealna tak naprawdę do większości moich ubrań. Jeżeli chodzi o dodatki, to tutaj do tej stylizacji dobrałam torebkę w postaci takiego worka. Jest to worek z tamtego sezonu z Zary. Bardzo fajne jest to, że on w środku ma taką bezbarwną kieszeń, więc do niej wszystkie wrzucam rzeczy i nic mi z tej torebki nie wypada. Co do butów, mam na sobie klapki z tego sezonu. Zamówiłam je na Zalando, są bardzo wygodne, przyjemne i mega podoba mi się ten właśnie drewniany obcas. Co do biżuterii, to mam standardowo mój naszyjnik z 3 zawieszkami, do tego męski zegarek Armani Exchange oraz bransoletkę z muszelką. Bardzo prosty zestaw, klasyczny, mi się bardzo podoba. Tym razem biel połączyłam z czernią. Jest to naprawdę bardzo uniwersalne, klasyczne połączenie. Dobrałam do moich białych spodni czarny top z Zary. On jest też również z tego sezonu i postaram się Wam go odnaleźć, bo kupiłam go na początku tego roku, więc nie wiem, czy jeszcze będzie, ale jak go nie będzie, to napiszę Wam numery referencyjne. Do tego moja czarna, klasyczna marynarka ściucha. Klapki, bardzo wygodne, z Top Shopu. Ja te klapki zamówiłam na Zalando. Czarny pasek oraz moja torebka od Sabriny Pilewicz, nanosi okulary z Ali i kolejna bardzo prosta, ale wydaje mi się też efektowna stylizacja, gotowa. Teraz czas na bardziej elegancko-casualową stylizację. Elegancko dlatego, że mamy tutaj marynarkę. Marynarkę w kratkę, którą można uczyć naprawdę na wiele różnych sposobów, tym razem w wersji bardziej na sportowo. Jest przepiękna, ona jest ASOS Outletu Mix Match, ma przepiękną fioletowo-różową krateczkę. Do tego bluzka. Bluzka t-shirt z Bershki z najnowszej kolekcji. Zamówiłam ten t-shirt na Zalando. Ja mam w rozmiarze M, dlatego on też jest taki bardziej oversize'owy. Zespół No Doubt, uwielbiam Gwen Stefani, uwielbiam jej płyty, stąd też ten t-shirt. Do tego wszystko dobrałam czarny pasek oraz wansy. Uwielbiam wansy, często się o mnie pytacie, czy jestem z nich zadowolona. Dla mnie to są buty w tym sezonie numer 1, łączy je w sumie ze wszystkim, są bardzo wygodne. No jestem z nich zadowolona, pomimo tego, że to jest moja druga para, to nie żałuję, że kupiłam kolejny raz. Do tego wszystkiego związane włosy, żeby było mi wygodnie. Dajcie znać, co myślicie o takim połączeniu i przechodzimy do kolejnej stylizacji. Oczywiście nie byłabym sobą, gdyby na naszym kanale nie pojawiła się propozycja ze stylizacją Total Look, więc tym razem mamy White Total Look. I słuchajcie, moje białe spodnie połączyłam z bluzą. Ta bluza, o ile dobrze pamiętam, ona jest z Siuchlandu. Mam ją od kilku dobrych lat, jest naprawdę idealna na wiosnę. Jest luźna, nie za ciepła, idealna na takie temperatury 15 stopni. Ma fajny kaptur, jest oversize'owa. Do tego zarzuciłam marynarkę. Ta marynarka, dobrze pamiętam, też jest z Ściucha i podwędziłam ją Justynie z szafy, bo stwierdziłam, że będzie mi bardzo fajnie pasować do tej stylizacji. Do tego sportowe buty, bo stwierdziłam, że chcę, żeby ta stylizacja była taka bardziej nonszalancka, luzacka, niezobowiązująca. I połączyłam ją z moim koszykiem z Mango. Do tego spięte włosy, czarne okulary. Dajcie znać, co Wy w ogóle myślicie o takich stylizacjach Total Look. Czy jesteście za, czy nie do końca, czy to są zbyt odważne dla Was stylizacje? Dajcie mi znać, bo w sumie jestem bardzo ciekawa. I na sam koniec też mam dla Was propozycję takiej dosyć spokojnej, klasycznej, eleganckiej stylizacji. I mamy tutaj spodnie połączone z beżowym topem. Ten beżowy top jest Handemu, ja go kupiłam w Ciuchlandzie,
Ostatnio Wam pokazywałam w naszym holu ciuchlandowym. Na ramiona zarzuciłam klasyczny beżowy trencz, bo czasami są jeszcze chłodne wieczory, więc taki trencz warto mieć w szafie. Akurat ten, który tutaj widzicie, również jest w stanie odzieży, to jest taka moja perełeczka. Co do mojej biżuterii, to tutaj mam naszyjnik z muszelkami. On jest chyba, wiecie co, z AliExpressu, tak mi się wydaje. Do tego torebka, wężowy wzór. Stwierdziłam, że będzie mi do tej stylizacji pasować, bo jest dosyć taka prosta, monochromatyczna, w bardzo takich spokojnych kolorach, więc taki akcent w postaci wężowego wzoru. Myślę, że fajnie tutaj się komponuje. Do tego brązowy pasek, włosy rozpuszczone. I to jest moja ostatnia, piąta propozycja. Moi drodzy, to jest szybki przegląd 5 stylizacji z użyciem jednego elementu, czyli białych spodni. Dajcie mi znać na dole w komentarzach, która stylizacja najbardziej Wam się podobała i napiszcie mi, jaki mam następny element wziąć pod lupę. Czy na przykład ma być to spódnica, czy na przykład biała koszula, jakaś marynarka. Dajcie mi znać, bo ja bardzo lubię takie filmy nagrywać, więc myślę, że fajnie, gdyby coś w najbliższym czasie podobnego się pojawiło na naszym kanale. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Buźka. Bye.